Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w kolejnym wydaniu Polskiego Studia. We wtorek, 18 maja, minie 66 lat od chwili, gdy na gruzach klasztoru na Monte Cassino żołnierze II Korpusu, dowodzonego przez generała Władysława Andersa, zatknęli biało-czerwoną flagę. Monte Cassino, grzbiet górski i klasztor benedyktyński pomiędzy Rzymem a Neapolem stanowił kluczowy punkt umocnień niemieckiej linii Gustawa. Kesselring, dowódca wojsk hitlerowskich we Włoszech, powiedział, że nikt tej obrony nie przełamie. Taki był osobisty rozkaz Hitlera. Przełamanie niemieckich umocnień otwierało wojskom sprzymierzonych prostą drogę do wiecznego miasta. Przez 4 miesiące alianci bezskutecznie usiłowali je zdobyć. W trzeciej, ostatniej fazie bitwy wzięli udział Polacy z II Korpusu dowodzonego przez generała Andersa, w większości uratowani z radzieckich łagrów. Po 6 dniach morderczych walk oddziały polskie zdobyły górę, klasztor i sąsiednie wzgórza, dokonując wyłomu w linii Gustawa. W Monte Cassino złamana została pycha niemiecka oraz oszczerstwa sowieckie, że Polacy nie chcą się bić z Niemcami. W bitwie o Monte Cassino poległo 860 żołnierzy, a ponad 3000 zostało rannych. Ślady dobrych dni i wszyscy.